Szanowni Państwo, witam przedstawicieli podkarpackich mediów na konferencji prasowej tutaj w Łańcucie. Spotykamy się dlatego, że mieszkańcy naszego miasta, okolicznych miejscowości, użytkownicy drogi krajowej E40 mają oczekiwania względem tego, aby obwodnica miasta Łańcuta znalazła się na liście podstawowej Krajowego Programu Budowy Dróg przygotowanego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Na budowę obwodnicy praktycznie ta inwestycja, oczekiwania wobec tego, że ona powstanie, trwają od 20 lat. Do tej pory nie udało się zakończyć przygotowań i rozpocząć skutecznie tej inwestycji. Są z nami dzisiaj samorządowcy. Powstała inicjatywa tak dla obwodnicy Łańcuta. To wszystko służy temu, żeby udało się w końcu wpłynąć na decyzję ministerstwa, tak żeby ta inwestycja ruszyła, powstała nowoczesna droga, która będzie bezpieczna i będzie spełniała oczekiwania. Są ze mną Jakub Janiszewski, koordynator akcji Tak dla obwodnicy Łańcuta. Są z nami samorządowcy, którzy walczą o tą sprawę. Jest z nami pan burmistrz Łańcuta Stanisław Gwizdak, pan starosta powiatu łańcuckiego Adam Krzysztoń, pan poseł na Sejm Rzeczypospolitej Kazimierz Gołojuch. Są z nami też przedstawiciele radny gminy Łańcut, pan Jan Zuber, sołtys Głuchowa, miejscowości w gminie Łańcut. Oddaję głos panu Jakubowi Janiszewskiemu. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jakub Janiszewski. Stworzyliśmy wspólnie z Pawłem tą akcję, żeby pokazać, że można łączyć środowiska ludzi. O to chodzi, to ludziom zależy na drodze. Samorządowcy są po to, żeby nas dobrze wspierać i za to panom bardzo dziękuję, bo okazało się, że i środowisko, i bardzo w internecie przez tydzień zaistnieliśmy. Ludzie chcą obwodnicy, schodzą formularze, a głównie mnie zależało na tym, żeby te środowiska połączyć i pokazać, że możemy wspólnie działać. Nie liczą się interesy partyjne, nie liczą się interesy własne, ale liczą się ludzie i o to nam wszystkim chodziło. I dziękuję za to, że tym wszystkim internautom, że nas tak wsparli i za to, że całe środowiska udało się połączyć i wspólnie walczymy o obwodnicę dla Łańcuta. W jaki sposób walczycie? Wyjaśnijcie to. Szanowni Państwo, lista, którą projekt Krajowego Programu Budowy Dróg na lata 2014-2023 zakłada, że obwodnica miasta Łańcuta będzie realizowana dopiero wtedy, kiedy uwolnią się środki pozostałe po zrealizowaniu inwestycji z listy podstawowej. W praktyce oznacza to, że obwodnica, która jest na liście rezerwowej, może nie zostać wybudowana w najbliższych latach. Aktualnie ministerstwo prowadzi konsultacje publiczne w tej sprawie. Samorządy, które się zaangażują, a można to zrobić poprzez to, że mieszkańcy będą wypełniać kwestionariusze, wysyłać je pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres wskazany przez ministerstwo, mogą wpłynąć na ostateczny kształt listy podstawowej. Nam w Łańcucie i w okolicy zależy na tym, żeby ta inwestycja trafiła do załącznika numer 1 Krajowego Planu Budowy Dróg i znalazła się na liście podstawowej. Proszę o też zadawanie pytań samorządowcom i parlamentarzystom. Uważamy, że takie zmobilizowanie mieszkańców, zmobilizowanie ich poprzez dotarcie także tym kanałem internetowym, za pomocą tego fanpage'u, zwiększy aktywność zainteresowanych użytkowników tej drogi. Mamy pozytywne sygnały zarówno do urzędów, jak też do ministerstwa spływają te kwestionariusze. Jest spore zainteresowanie i mamy nadzieję, że to wszystko wpłynie ostatecznie na to, że jednak obwodnica Łańcuta trafi na listę podstawowych inwestycji. Mamy czas do piątku, to jest do 30 stycznia. Później samorządowcy będą, to już się otworzy droga, już się skończą się rozmowy społeczne. My jako mieszkańcy Łańcuta nie będziemy mogli już działać. Czyli do 30 stycznia możemy pobrać formularz, który jest na fanpage'u. Wystarczy wpisać tak dla obwodnicy Łańcuta. Stamtąd można pobrać formularz, wypełnić go i wysłać drogą mailową bądź tradycyjną pocztą do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. A potem już jest czas na samorządowców i parlamentarzystów, którym bardzo dziękuję dzisiaj, że są z nami, bo to później jest ich czas. My 30 stycznia skończymy naszą aktywność społeczną, bo już nie będziemy mogli tego zrobić. Dalej jest czas samorządowców, którzy
mogą wesprzeć i pójść z tym dalej. Dziękuję. W najbliższy piątek wybieramy się z panem burmistrzem, myślę, że również z panem posłem. Również powstało kilka lat temu stowarzyszenie odnośnie przyspieszenia przebudowy obwodnicy Łańcuta. Pan przewodniczący tego stowarzyszenia jedzie z nami do Warszawy. Ja tylko przypomnę jeszcze raz, że ta inwestycja planowana jest już od 20 kilku lat. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała na tą inwestycję około 28 milionów złotych. Czy te pieniądze muszą być zmarnowane? Czy wydaje nam się, że nie można tych pieniędzy zmarnować i po prostu ten projekt należy zrealizować? Tym bardziej, że wojewoda podkarpacki już w 2010 roku wydała pozwolenie na budowę. Czyli kwestia pieniędzy i w każdej chwili można wchodzić i przebudowywać drogę przez Łańcut. Łańcut nie zasługuje na takie traktowanie. Tutaj przez tą drogę przyjeżdża 32 tysiące samochodów na dobę. Taka jest średnia z danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rzeszowa. W związku z tym wygląda ta droga beznadziejnie. Tutaj staraniem samorządowców, wspartym przez posła tutaj Kazimierza Gołjucha, udało się zainstalować na dwóch skrzyżowaniach sygnalizacje świetlne. W związku z tym nie ma wypadków, nie ma zdarzeń, gdzie byli zabici, gdzie byli ranni. Tutaj na tym skrzyżowaniu przecież parę lat temu kilkanaście osób zginęło. Nie możemy o tym zapominać. A przez to, że jest sygnalizacja świetna, może teraz nie dochodzi do tego typu ciężkich zdarzeń, ale przez to korkuje się Łańcut. I przecież tutaj w godzinach szczytu są kilkukilometrowe kolejki. Pojedziemy z panem burmistrzem, z panem posłem, z przewodniczącym właśnie stowarzyszenia Tak dla budowy obwodnicy miasta Łańcuta do ministerstwa, gdyż możemy być niewysłuchani, możemy się nie dopchać do mikrofonu i przynajmniej chcemy pokazać ministerstwo, urzędnikom ministerstwa, mediom, jakie są fakty w sprawie obwodnicy miasta Łańcuta. Panie pośle, jak pan będzie wspierał samorządowców? Moje działania już trwają od dłuższego czasu. I nie wyobrażam sobie, żeby teraz, kiedy jest finał, nie było obwodnicy Łańcuta na liście podstawowej. Dlatego te zabiegi, które czynią tutaj samorządowcy, pan starosta, pan burmistrz, samorządowcy gmin, po prostu są wspierane cały czas przeze mnie. I teraz liczymy na to, że obwodnica Łańcuta będzie na tej liście podstawowej. A tą kropką nad i chcielibyśmy, żeby była konsultacja społeczna, która odbywa się w piątek, organizowana przez Ministerstwo Infrastruktury. I żeby później, kiedy decyzje już zapadną w pierwszym kwartale albo w pierwszym półroczu, żeby obwodnica Łańcuta była na tej liście podstawowej. I będziemy czynić wszelkie zabiegi, żeby tak się stało. Wcześniej, jak już wspomniałem, również takie były podejmowane inicjatywy od paru lat, jak już wspomniał pan starosta, ale chcemy, nie zadowala nas to, co jest, że obwodnica Łańcuta jest na liście na razie rezerwowej. My chcemy, żeby była na liście podstawowej tego planu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023. Ja zapytam tylko, bo takie starania będą czynić samorządowcy z całej Polski. Będzie mnóstwo osób. Również inni posłowie z innych części będą wspierać. Czy podkarpaccy posłowie wspierają się przy takich decyzjach? Bo różne miasta również na Podkarpaciu potrzebują takich obwodnic. Jeśli chodzi o podkarpackich parlamentarzystów, ja taką poprawkę zgłosiłem, żeby w budżecie na rok 2015 znalazły się środki na rozpoczęcie prac. Niestety nie wszyscy parlamentarzyści poparli tą poprawkę. Poparta była tylko przez Klub Prawa i Sprawiedliwości, Solidarną Polskę i przez Polskę Razem. Natomiast pozostali parlamentarzyści z Podkarpacia nie poparli tej poprawki. I tutaj nie jest
to jeden głos, chociaż zabiegi były czynione. Natomiast liczymy, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, widząc jak droga przez Łańcut wygląda, droga krajowa nr 4 i konieczność budowy obwodnicy, po prostu ostateczną decyzję podejmie pozytywną. Również nasze monity były u wiceministra infrastruktury i rozwoju, tutaj u pana ministra Rynasiewicza. Także myślę, że te działania, które podejmowaliśmy i teraz podejmujemy, będą tymi, które zakończą się sukcesem i każde wsparcie i tutaj panów i osób, które są za tym, a za obwodnicą Łańcuta są prawie wszyscy. Na razie nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, że się nie uda. Będziemy aż do skutku. Po prostu nie spoczniemy, dopóki obwodnica Łańcuta nie będzie wybudowana. I myślę, że zdanie samorządowców jest takie jak moje. Jeśli chodzi o budowę, o to, żeby przeprowadzić, wpłynąć na decyzję ministerstwa, że jest zrozumienie i wspólne stanowisko wszystkich stron w Łańcucie. Widzimy, że wysiłki podejmują nasi reprezentanci, samorządowcy, pan poseł, pan burmistrz. My organizując tą akcję tak dla obwodnicy Łańcuta, chcemy też, żeby tych kwestionariuszy wpłynęło jak najwięcej, tak żeby nasi reprezentanci jadąc do ministerstwa mogli powiedzieć, szanowni państwo, to jest inwestycja oczekiwana społecznie, jest priorytetowa dla mieszkańców Łańcuta, naszego powiatu i okolicy. Wiemy o tym, że tędy płynie cały transport w kierunku wschodnim, w kierunku Ukrainy. Tak naprawdę sytuacja, kiedy zostanie otwarta autostrada, tej sytuacji nie polepszy, ponieważ za jakiś czas przemieszczanie się przez autostradę będzie płatne, więc większość transportu samochodów osobowych będzie się przemieszczać właśnie tą drogą, omijając płatny odcinek autostrady. To jest droga, która idzie przez środek miasta, dzieli miasto na południe i północ. I proszę zwrócić uwagę, że przy tej drodze nie ma żadnych chodników, co jest utrudnieniem dla mieszkańców, a przede wszystkim jest to niebezpieczne, bo dzieci, młodzież, jak i starsi ludzie idą właśnie krajem, gdzie nawet nie ma utwardzonego dobrze pobocza. Jest to bardzo, bardzo ważna ta inwestycja dla miasta i będziemy wszystko robić, ażeby po prostu ta inwestycja znalazła się na liście podstawowej. Jesteśmy mocno tutaj zdeterminowani. Wygłuchów to miejscowość, która leży tuż właściwie na tej trasie. Tak, to jest właśnie wschodni odcinek, tej niby obwodnicy, bo tak jak pan burmistrz powiedział, nie jest to obwodnica, przebiega przez miasto i przebiega też przez centrum wsi Głuchów. Na długości Głuchowa jest to jakieś 2,3 km, ale utrudnienie jest bardzo duże. My jako samorządowcy dla mieszkańców Głuchowa nie możemy nic zrobić, dlatego że wszystkie nasze wnioski do dyrekcji są blokowane tym, że ruszy obwodnica. My od 20 lat chcemy zrobić chodnik do Łańcuta, nie możemy zrobić. Nie mamy oświetlenia 600 metrów do Łańcuta. Mieszkańcy nasi poruszają się poboczem, a to pobocze jest zalewane wodą, bo rowy nawet przy obecnej czwórce nie są kopane, czyszczone, przepusty nieudrażniane, bo mamy obiecywane rozbudowę. My na terenie Głuchowa mamy bardzo dużo zakładów, gdzie można powiedzieć, że blisko 1000 osób w sezonie tam pracuje. Te osoby poruszają się kilometr pieszo, bardzo wąskim poboczem przy czwórce. Bardzo utrudnione jest przejście na drugą stronę, bo na tym odcinku jest już 4 pasy na drugą stronę do zakładu. Nie możemy wybudować kładki, my po prostu nie możemy zabezpieczyć bezpieczeństwa przez ostatnie 20 lat mieszkańców, a ruch kilkakrotnie się już zwiększył. I co, my mamy dalej czekać następne 20 lat, jeżeli będzie dalej ta droga na liście rezerwowej? Także my mocno wspieramy tą i my zawsze w trakcie wszystkich konsultacji społecznych, my mieszkańcy Głuchowa nigdy żeśmy nie blokowali tej drogi. Zebrania wiejskie pozytywnie zawsze opiniowały rozbudowę i dlatego my prosimy tutaj wszystkich ludzi, którzy są zaangażowani w tą rozbudowę, żeby mocno poparli, mocno wspierali, mocno to linkowali, mocno przesyłali wszystkie te informacje do ministerstwa. Bo nie tylko mieszkańcy Łańcuta mogą wspierać tą budowę obwodnicy. Tak, osoby, które mogą przesłać
te kwestionariusze konsultacyjne nie muszą mieszkać na terenie naszego powiatu. Mogą to zrobić użytkownicy drogi, którzy mieszkają dalej w Przeworsku. Wszystkie osoby tak naprawdę zainteresowane, które użytkują tą drogę i dostrzegają potrzebę jej budowy, modernizacji i chcą się zaangażować i nam pomóc.